Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie i zapraszam na rozpakowanie coolera, o którego było wiele pytań, sporo pytań na moim kanale pod moimi filmami. Jest to dokładnie Be Quiet Dark Rock Pro 2. Zerknijmy sobie na opakowanie, cały koloru czarnego. Na froncie znajdziemy logo Be Quiet'a, zdjęcie naszego produktu oraz informację, że jest kompatybilny również on z podstawką Intela Elgia 2011. Wentylatory użyte w tym coolerze to są Silent Wings Be Quiet'a i TDP 220 W. Ni mniej, ni więcej to oznacza właśnie ilość ciepła, jaką może odprowadzić ta jednostka wyrażoną w watach. I na tyle to, co najbardziej nas tak naprawdę interesuje, czyli nasze dane techniczne. Postaram się tutaj to dobrze przeczytać, ponieważ dość małe są literki. Jeżeli chodzi o budowę samego naszego coolera, mamy 14 stalowych zatyczek na nasze rurki cieplne. Mamy pełną aluminiową taką pokrywę, która zakrywa nam wszystkie finy. Wentylator przedni 120 mm PWM, oczywiście Silent Wings, którego możemy regulować w pionie. Wentylator środkowy, ten pomiędzy wieżami, 135 mm, również PWM i również Silent Wings. Nasze finy są zaprojektowane w kształcie fal. Mamy antywibracyjne oczywiście podkładki pod wentylatory, 7 rurek cieplnych, bardzo wydajnych. Także tutaj mamy 7 rurek, czyli mamy, pamiętaj, że każda rurka ma dwa zakończenia, dlatego mam 14 tych kapselków na samej górze. I dane techniczne, wymiary 138 na 147 na 166 mm, waga 1260 g, aluminiowe finy, ale one są powlekane ciemnym takim niklem. Podstawki, z jakim jest kompatybilny cooler Intela 775, 1150, 55, 56, 1366 i 2011, a AMD 754, 939, 940, AM2 plus, AM2, AM3, AM3 plus, FM1, FM2. TDP, jak mówiłem wcześniej, 220 W. I teraz poziom głośności całego coolera to jest dwoma tymi wentylatorami. Przy 50% obrotu wentylatorów 13,5 dB, przy 75% 19,8 dB i przy 100% 26,4 dB. Także zapowiada się na cichą jednostkę. Teraz wentylatory, jakie są dołączone, czyli dwa dokładnie, wymiary pierwszego 120 na 120x25, a drugi jest 135 na 135 na 25. Obroty tego pierwszego, obroty wentylatora 135 mm 1500 na minutę, 120 1700. Poziom głośności odpowiednio za 135 mm 21,5 dB przy 100% oczywiście obrotów i dla 120 mm 24,3 dB. Przepływ powietrza podany w metrach sześciennych i w CFM-ach dla 135 113,8 m sześciennego na godzinę i 67,8 CFM, a dla 120 93,3 m sześciennego na godzinę i w CFM-ach jest to wartość 57,2. Ciśnienie powietrza dla 135 1,82 mm słupa wody, a dla 120 2,1 mm słupa wody. Czteropinowe podłączenie oczywiście, ponieważ mamy tutaj wentylatory PWM i uwaga, żywotność 300 tysięcy godzin, czyli naprawdę bardzo długa. Dołączone akcesoria 1 gram bardzo wydajnej pasty, bardzo dobrej jakości pasty termoprzewodzącej w tubce i backplate oczywiście do zamontowania naszego coolera na płycie głównej. Jeszcze jedna rzecz, której też warto wspomnieć, sporo wyróżnień z innych portali, które recenzowały ten cooler i uzyskały naprawdę wysokie noty. Także teraz zobaczymy, jaka jest zawartość naszego pudełka. Teraz w końcu zabierzemy się za to właściwe rozpakowanie, to pewnie na co większość z Was czekała. Na samym początku mamy akcesoria. Otwórzmy sobie pudełeczko. Instrukcja obsługi, jak i również rozpiska wszystkich elementów, które mamy dołączone tutaj jako akcesoria. Przydać się może przy montażu. Elementy kolejne montażowe. Tu będzie pewnie na 2011. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sądzę po grubym gwincie. Tutaj na resztę podstawek. Wcześniej wspomniany backplate, bardzo gruby i solidny, z gumowymi takimi padami. Pasta jednogramowa i jeszcze cztery śrubki, najprawdopodobniej do przytwierdzenia naszego coolera już do tych elementów montażowych. Tyle, jeżeli chodzi o akcesoria, na tym się nie będziemy zbytnio skupiać. Teraz wyjmijmy sobie nasz cooler. Grube gąbki, które chronią cooler przed uszkodzeniem. Może postawię sobie moją tackę. Tak cooler prezentuje się w całej okazałości. Naprawdę spora jednostka. Ładnie wygląda, bo wszystko jest utrzymane właśnie w ciemnej tonacji.
Przedni wentylator 120 mm Silent Wings. Na górze oczywiście pokrywa aluminiowa, o której wspominałem wcześniej. To jest szczotkowane aluminium. Ładnie bardzo to wygląda. Mam nadzieję, że to kamera uchwyci. Kapselki, które też wcześniej wspominałem, do przykrycia rurek naszych cieplnych, zakończeń rurek cieplnych. Logo Be Quieta szczotkowane aluminiowe. Finy bardzo szeroko od siebie rozstawione. I do tego, jak mówiłem również wcześniej, na pudełku czytałem informacje z pudełka. Są one powleczone taką powłoką niklową, ciemną powłoką niklową. Nasz wentylator 135 mm pomiędzy wieżami. Z tyłu prezentuje się to w ten sposób. I zerknijmy sobie teraz na spód. Zobaczmy rurki cieplne, 7 sztuk. Również powleczone tą powłoką niklową. Nasza podstawa bardzo ładnie wyszlifowana. I dość spora, powiem szczerze. I zobaczmy sobie na kabelki od wentylatorów. Nie chcę tutaj czegoś urwać. Dajcie mi chwilkę. Mam je. Nie są długie. To mi się akurat podoba. Ładne oplecione. Wszystkie są zresztą tak czy inaczej w czarnych koszulkach. I zobaczcie, mamy taką przejściówkę sprytną, która umożliwia nam połączenie dwóch wentylatorów i podpięcie pod naszą płytę główną tylko jedną końcówką, czteropinową oczywiście. Także nie będziemy musieli mieć na płycie dwóch wejść pod wentylatory na procesorze. Tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie. Niedługo będzie na tym kanale oczywiście recenzja tego produktu, na którą Was serdecznie zapraszam. Pewnie dam informację na Facebooku, jak będzie miała ona się pojawić. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam i do kolejnego razu.